Witajcie moi kochani. Ostatnio od znajomego na komórkę dostałem SMS-a z pytaniem, jak wygląda przygotowanie mnie do przeszczepu, czy już coś się dzieje w tej kwestii, czy nie. I w sumie ten SMS zainspirował mnie, abym opowiedziała o tym kilka słów. O samym przeszczepie jako takim opowiadałam już na tym kanale. I filmik ten podlinkuję w opisie, więc zapraszam do jego obejrzenia. A odnośnie mojego przeszczepu na dziś, jest to dosyć odległa kwestia na ten moment. I nie jestem jeszcze nawet na liście oczekujących na potencjalny przeszczep. Rozmawiałam po śmierci mojej mamy w maju zeszłego roku z lekarzami u mnie na stacji dializ o ewentualnym przeszczepie i podczas tych rozmów padła decyzja, że nim dostanę skierowania na badania, które są wymagane, muszę troszeczkę jednak jeszcze zeszczuplać. Wynik BMI musi być zadowalający dla lekarza transplantologa, który ostatecznie klasyfikuje do przeszczepu. Więc w tym roku, od stycznia, schudłam między 4,5 a 5 kg. Ktoś powie mało. Może nawet ma rację. Tylko, że ja wolę schudnąć powoli, niż stracić wagę bardzo gwałtownie, a później mieć tak zwany efekt jojo, czyli przytuć na przykład dwa razy tyle. Więc może mało, może dużo od śmierci mamy. Na pewno jest to między 5 a 6 kg. Zrzuconej wagi, ale tak jak wspomniałam, wolę szczupleć stopniowo. Z tych rzeczy, które mogłam zrobić sama, bez skierowań, mam uporządkowane zęby, mimo że tego może nie widać. I zaświadczenie od dentysty jest już w mojej dokumentacji medycznej na stacji dializ. To jeszcze mi się udało zrobić w 2019, trochę w 2020. W sumie zaczęłam chodzić, wybuchła pandemia, miałam chwilę przerwy, bo były te obostrzenia takie, a nie inne, te pierwsze. No i później wróciłam, także do końca 2020 roku miałam to już zrobione. Byłam też u okulisty, gdyż w niektórych sytuacjach chodzę w okularach i też zaświadczenie jest na stacji dializ. Sytuacja to, o której mówię, to jest czytanie, praca na komputerze, jak wychodzę na dwór. Mam taką cichą nadzieję, że do końca 2020 roku uda mi się osiągnąć taką wagę, która pozwoli mi w 2023 roku podjąć dalsze kroki w robieniu badań pod kątem ewentualnego przeszczepu nerek. I w najbliższym czasie też postaram się nagrać filmik z niezbędnymi badaniami pod kątem przeszczepu. I wtedy nagram wówczas taki filmik osobny na ten temat. Ale to też po konsultacjach z lekarzami. Nie chcę, żeby to była wiedza, bo mi się wydaje, że to czy to, tylko żeby to była rzetelna wiedza. A gdybyście wy mieli jeszcze jakieś pytania, czy to odnośnie mojego przeszczepu, dializ, czy jakieś inne pytania, to w opisie też jest podany adres, na który można pisać pytania, jeśli nie chcecie, aby były widoczne w komentarzach. Ale oczywiście pytania, czy jakieś inne doświadczenia możecie podpisać w komentarzach pod filmami. A na razie trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce.